3 sierpnia 2014 roku był jednym z najtragiczniejszych dni w nowożytnej historii jezydów. Terroryści z tak zwanego Państwa Islamskiego najechali Sindżar, leżące na pograniczu iracko-syryjskim, rdzenne ziemie tej jednej z najstarszych społeczności zamieszkujących Irak. Zamordowali tysiące mężczyzn, kobiet i dzieci. Porwali kobiety i dziewczynki, które uczynili niewolnicami seksualnymi. Zmusili do ucieczki kilkaset tysięcy ludzi. Kim są jezydzi i dlaczego ISIS postanowiło dokonać na nich ludobójstwa? Jezydów można określić mianem odrębnej nacji. Mają własną religię, mającą wspólne korzenie, między innymi z chrześcijaństwem. Tworzą społeczność, która przez lata była zamknięta na świat zewnętrzny. To właśnie ta izolacja oraz wiele fałszywych mitów na temat ich wierzeń sprawiły, że islamscy fundamentaliści chcieli doprowadzić do ich całkowitej eksterminacji. Kiedy ISIS okrążyło Sindżar, tysiące rodzin rzuciło się do ucieczki. Ruszyli w góry, skąd po kilku dniach wyczerpującego marszu dotarli do Syrii. Później zostali przetransportowani na teren irackiego Kurdystanu, gdzie znaleźli schronienie w obozach dla przesiedleńców. W zamyśle miało to być tymczasowe rozwiązanie, ale rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Jezydzkie miasta i wsie zostały zrównane z ziemią. Do dziś nie zostały w pełni odbudowane. Większość rodzin nadal musi mieszkać w obozowiskach, w których starają się zbudować namiastkę domu. Zdjęcia i filmy pokazujące ucieczkę jezydów z Sindżaru obrazują skalę tragedii, jaka miała miejsce w upalne dni sierpnia 2014 roku. Wśród tych zdjęć znaleźć można również to, które stało się ikoną tamtych dni. Młoda dziewczyna z kałasznikowem na plecach maszeruje na czele kolumny uciekinierów. Za nią idą inni, głównie kobiety i dzieci. Wielu mężczyzn zostało, aby osłaniać ich ucieczkę. Część z nich poległa w walce. Dziewczyna z tego pamiętnego zdjęcia ma na imię Szacha. W momencie, kiedy nieznany autor uwiecznił tę pamiątkową chwilę, miała 12 lat. Odnaleźliśmy ją w jednym z obozów dla przesiedleńców w irackim Kurdystanie. Dziś jest dorosłą kobietą. Udało jej się założyć rodzinę. Szacha Shahin Shivan z Khalqa Solachem. حمريم إنه بيسالن وكم السلاح القرطي دو عنز دا سالفو إبخوذي أم إشمال تشون أم تشون بسا وكم تشونة جيدا بابي منو براي مش وكا براي كلم دي براي مش مسترن يكي شيد بار بيزبو و بابو با بيري مو دا بيرا مان بابي مسري خصنا سرجي و سلاحك دايا مقوون هارن وكش مداكا تابا صديقة جانا بابي من نال باقي جتكر بشي خارج جيت ترسام بس يعني اس مجبور بو مثل قرم كاس دفاعي انا نفسي اخوة بكم هذا الشعور ما يعني متقو كان ها عادنا في الشام زي البرخوة ساكنم كاس لو متاقان دي زي تاقينم Szacha po raz pierwszy zobaczyła swoje zdjęcie w mediach społecznościowych miesiąc po wydarzeniach z sierpnia 2014 roku. Dowiedziała się wtedy, że jest bohaterką dla wielu młodych ludzi, choć sama nigdy się nią nie czuła. Chodzę, ha, ja nie wakar roja berit biram ha. A zar pisia buna wakar utalm bun, a zluan utfatlim, nie zani chlo tasiram ha, ta gordon ja mister Facebooka dit. Chodzę galau, ha zara ha bu, a u ez diet ravin ha mu kishian hmat ha. Pisz ma bun, pisz ma bun. از درد من ترس بو و کم خواه خلاص کنو ها گوه من ایتش تکی بو من نزانی ما عالمه چون مجید دایا به عالمه
او جن وزارد ويداري همو اش مدار كافي بهار بك السلاح حقا ملايا كيدا نابو يعني إيش لا تشتكي دي وسات هنا بي بس يعني كان ها سبا كدي سات تشتكي وسات شيبو كسلحقنا بي يعني كهيب تشتي مدفاع ياخو كريا زي نفسها ويروجة زيد برخوا ساكنم هنجي متشتاق ناكر هذا يعني شنجي أسو ترببا زيد برخوا ساكنم المدني يبون أم ماشين هج بيدريس ماشين هتاب سوري جدي مثل ماشين وأفسل حامل اللي مدابو بهار بكرز من الدرام اللي ما هموجي سهر بوبو وكي خوين بوبو هنجي سلاحا جران بو نا ما شارو أو نادي بس وكا مرابو هتاف سوري زي ماشيم دي ما مرابو ما يكي بداعشو أو ناديت. Kiedy zapytałem ją o marzenia, poprosiła jedynie, abym przekazał światu jej historię oraz opowiedział o wydarzeniach tamtych tragicznych dla jezydów dni. دشيبو روجا من ماشين جيدا وتام قهانا ما دي من ماشين آفا أتشي آف نابون فاخون هذان تبي كدو سادا فاتشي أتشا فربو ما فاتخوار زكي ما بي إيشا بهار بكب داريقا ما فاتخوار شتي سوريا أم قهان وكا نان أم قهانا سوري تران بيلي هاتنا بيشاما سلاحين ما برن وأم آنين بر آفي دانين وش بر آفي هاتنا زاخو شش مهامت شقا دابون بشتي شقا ام برنا بيرسفي كم با بيرسفي اياك كم خدا من قرار دابا من الدفاع يا اخو كرباز يدبر خو ساكني با نفس اميرا من كرباشر كتشلو يعني من كرباشر من كرباشر مناش ما ندار هل قربو يا اش تسويرا من هل قربو كا اس دفاعيا نفس اخو بكم ودفاعيا شرف اخو بكم بخوده حلمه منا يعني زقلق ممنونا ويما كون هاتنا بامون سر جاوه ما هاتنا سر سره ما حلمه منا كتا دنگم بقهين يا عالمه وبنه چم نظم بي وكي انسان بي ايكا هاتو قوتا ما ورا قصا خو بيجا بنه كي در بيزا مستعد مزبيرا چم Zdjęcie szachy niosącej karabin na plecach obiegło świat. Nikt jednak nie zadał sobie trudu, aby ją odnaleźć, zapytać, czy czegoś potrzebuje. Nam udało się do niej dotrzeć. Teraz musimy dołożyć starań, aby jej pomóc.